Cześć, Rafał Gacek, Automobilizacja. Dzisiejszy odcinek o wymianie oleju w Kawasaki Z125. Oczywiście oleju z filtrem. Olej Shell Helix Advanced 4T 10W40. Filtr oleju to HF112. Motocykl ma w tej chwili 5780 km przejechane. Poprzedni właściciel, czyli pierwszy właściciel, wymieniał przy stanie licznika 4000 km. Więc myślę, że moją przygodę zacznę od wymiany oleju. No i później trzeba go będzie oczywiście objeździć. Każdą śrubkę trzeba objeździć. Ja bym objeżdżał nawet po naklejeniu naklejki. Każdy pretekst jest dobry. Zapraszam na odcinek. Zacznę tu od zdjęcia odsłony, żeby mieć dojście do korka wlewu. Ok, teraz już jest lepszy dostęp do korka wlewu oleju. Tutaj jest wziernik. Brudny już jest, 1700 km brudny jest olej, a tu jest filtr. Olej brudny. Nie było co trzymać. Zobaczcie, jaki olej leci. No brudny jest jak nie wiem co, nie było go co trzymać. Teraz sobie tutaj zdemontuję filtr, a tam niech sobie spływa spokojnie. Thank you.
regulacja łańcucha w Kawasaki Z125. Tutaj mam wyraźnie zaznaczone, że luz ma być w środkowym miejscu między kołami zębatymi, między 25-35 mm. Ja zmierzyłem, mam 50. I teraz mam taką kołyskę do smarowania łańcucha. Najgorzej no to jest wyciągnąć tą zawleczkę. No bo musiałem wyciągnąć zawleczkę tutaj ze śruby. Popuszczam śrubę. No i zaraz będę regulował naciąg łańcucha. Pokażę Wam, jak to zrobić. Tutaj są znaczniki. Trzeba z jednej i z drugiej strony tyle samo popuścić. Do 3 cm. Bardzo dobrze. Jest 3 cm, 30 mm, ma być 25 do 35, czyli jest dokładnie w połowie tolerancji, tak jak ma być.